Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w piątym odcinku naszej gry w Crusader Kings 2 z dodatkiem Holy Fury, gdzie gramy plemieniem Manding, a przyszłym Imperium Malni. W tym momencie mamy 22 sierpnia 809 roku i opowiem w międzyczasie, co się wydarzyło, ponieważ od ostatniego odcinka minęło z chyba 7 lat, jeśli dobrze pamiętam, 7-8 lat, coś w tym stylu. Nasz poprzedni władca, siostrzeniec obecnego Farbasa Dęby, niestety zmarł. Przede wszystkim to się zaczęło od momentu, kiedy ruszył na północ, żeby zabezpieczyć te tereny północne, tutaj zabezpieczyć ten przede wszystkim szlak transsaharyjski. Handlowy, tutaj ta wyprawa ruszyła na północ, no i niestety w trakcie jednej z bitw został trafiony w oko, stracił oko i wdało się zakażenie, ale to nie było jeszcze koniec tych problemów naszego siostrzeńca, ponieważ po niedługim czasie okazało się, że ból w nodze, który występował, tak naprawdę były objawami raka, no i niestety tutaj można było uratować życie naszego władcy tylko poprzez jeden sposób, za pomocą przeprowadzenia amputacji. Nasz władca, czyli obecnie siostrzeniec naszego obecnego władcy, niestety nie przyjął tego najlepiej. Ta amputacja oczywiście okazała się konieczna, została przeprowadzona, ale po krótkim czasie okazało się, że też niestety wdało się zakażenie i w bardzo krótkim czasie niestety zmarł. W międzyczasie zostawił po sobie potomka, ale ten potomek jest niestety bardzo młody, ma dopiero 2 lata i to jest praktycznie ostatnia chyba osoba tutaj z naszej dynastii, które będziemy mogli nominować jako następca, więc niestety tutaj będziemy musieli dbać o niego, bo jak widać to jest jedyna osoba tutaj właśnie w tej naszej rodzinie, która jeszcze żyje. Zobaczymy, jak to się potoczy, cała ta nasza historia. W tym momencie będziemy planować dalsze działania i tutaj postanowiłem pokazać jeszcze jedno wydarzenie, ponieważ przyłapaliśmy muzułmańskiego misjonarza, który starał się rozprzestrzeniać wiarę na terenie naszego państwa, właśnie w Allaha. I tutaj ma takie bardzo wdzięczne Walisami imię, no i tutaj musimy podjąć decyzję. Oczywiście będziemy chcieli go wrzucić do lochu i on jest, został wysłany przez sułtana Afryki i my będziemy w takim razie chcieli poczynić odpowiednie przygotowania, będziemy chcieli uderzyć. Tutaj w międzyczasie też było dosyć jeszcze rozdzielone te ziemie, tutaj był wcześniej Tangiers oddzielnie, ale sułtan Afryki podbił właśnie Tangiers i te prowincje tutaj przeszły w ręce Afryki. No i my nie możemy dopuścić do tego, żeby tutaj dochodziło do coraz większej konsolidacji tych ziem, ponieważ w tym momencie będziemy mieli bardzo duże zagrożenie. I my w tym momencie, mając właśnie tego misjonarza, który działał bez naszej wiedzy i naszej zgody właśnie na terenie naszego państwa, starał się nawracać na islam, my uznamy, że to jest odpowiedni moment i odpowiednia decyzja, żeby wywołać właśnie wojnę. Będziemy chcieli podbić Ifni. Ponieważ po Ifni będziemy mogli potem wywołać wojnę o Dra. Jak się ta wojna potoczy, nie jestem pewien, ale na szczęście udało nam się zwołać jeszcze tutaj fanatyków religijnych, którzy tutaj pomogą nam w tej wojnie. Teraz powołamy też żołnierzy. Mamy ich 3345, więc będziemy mieli całkiem znośną armię. Tutaj będziemy chcieli ją zgromadzić jak najszybciej. No i postarajmy się wezwać naszych wasali. Tutaj możemy... No nic, w każdym razie zobaczymy, jak to pójdzie. Będziemy chcieli przede wszystkim, tak jak mówię, wykorzystać ten moment. Sułtan Afryki posiada większą armię, posiada aż 6 tysięcy prawie żołnierzy. Będziemy musieli na to uważać, tylko część jest z wasali i troszeczkę ma za świtę. Miejmy nadzieję, że uda nam się właśnie wygrać ten podbój. Będziemy chcieli tutaj ruszyć na Ifni. Ewentualnie zrobimy tak, że będziemy chcieli wciągnąć siły sułtana afrykańskiego w głąb naszych ziem. Tutaj widzę, że jedna armia już wyruszyła, została powołana. Jeśli udałoby nam się przejąć pojedyncze te, czy poszczególne ziemie, to byłoby dla nas dobrze. Jeszcze jednocześnie też powiem o tym, że mieliśmy próbę tutaj, mieliśmy jedno podejście do przejęcia właśnie tego Ifni.
wtedy skończyło się to tak, że właśnie w trakcie, kiedy Tangiers był zajęty w wojnie z Afryką, my tu już mieliśmy bardzo duży procent Warscora. Niestety wojna zakończyła się, tak jak wspominałem. Ujojojojoj. Tutaj jest zła informacja. Zostaliśmy tutaj niestety pokonani. Będziemy musieli wycofać się. Na szczęście, nawet nie na szczęście, na właśnie zła informacja. Przede wszystkim wróg posiada dużą przewagę liczebną, więc my będziemy musieli się wycofać i najpewniej w takim razie powołać najemników, których nas niestety w większości przypadków nie stać. No więc będziemy musieli się w takim razie wycofać stąd. No dobra, my się tu wycofujemy. Jedyna dobra wiadomość to jest taka, że my okupujemy przede wszystkim ten teren, który chcemy przejąć, więc mamy ten nabijający się jak gdyby warscore. I co więcej, tutaj też wojują, jest lombardzka wojna o Algier, czyli jest tutaj szansa, że będziemy mieli pewną pomoc. Tutaj widzę, że armia emira Abu Bakra właśnie tutaj się gromadzi, tutaj weszła chyba na flotę i będą odpływać na północ. No dobrze, w takim razie my będziemy musieli tutaj oczywiście odzyskać naszą armię, powoli uzupełniamy straty. Mamy też informację, że niestety możemy stracić z Soso i ty jesteś następczynią i ty jesteś, znajdujesz się gdzie? W Udane, czyli tutaj. Dobra, to w najgorszym razie po prostu ten tytuł przywędruje bezpośrednio spode mnie do jednego z moich wasali. Nie jest to aż taka straszna rzecz. Tutaj pójdę do Dra. Dra na szczęście nie może być tak łatwo, nie może dojść do takiego łatwego desantu jak wcześniej. Więc tutaj sobie podbijemy to Dra. W tym czasie będziemy nabijać oczywiście sobie ten warsko za posiadanie Ifni. To jest tyle dobrego. Mhm. Tak jak powiedziałem, tutaj będziemy chcieli to przejąć, potem pobić tę armię, a potem zobaczymy. I tutaj musimy mieć informację, co podejmiemy dalej, jakie decyzje. Na ten moment nie będziemy niestety to podejmować żadnych decyzji w związku z brakiem deszczu. Musimy wybrać sobie też ambicję odpowiednią. I tą ambicją niech będzie to, że chcemy mieć syna. Więc tak też zrobimy. Mamy małżonkę. Farbę Lalle z Mandingu. Aż chciałoby się rzucić głupim dowcipem, że no, niezła ta lala. Ale to może lepiej nie rzucajmy takimi głupimi żartami w trakcie tej serii. Tutaj udało nam się zwyciężyć kolejne oblężenie i w tym momencie mamy będziemy chcieli wykorzystać informację tego, że jeden z naszych wasali tutaj starał się działać za naszymi plecami i posiadając informację właśnie dowody jego działalności, postanowiliśmy po prostu tutaj zarządzić to, że powiedzieć mu wprost, że jeśli dalej będzie tak działał, no to niestety spotka się z pewnymi reperkusjami, a w tym momencie, jeśli będzie lojalny, no to i nie będzie dołączał do żadnych frakcji, no to w tym momencie no, zapomnimy o całej tym problemie. No i obiecał, że będzie faktycznie lojalny i on nie będzie w żadnej frakcji. Tutaj powoli uzupełniamy nasze straty. Niestety tutaj moment czasu uzupełniania tych strat jest bardzo długi. Tutaj też tracę dosyć dużo żołnierzy podczas tych oblężeń. Tutaj idziemy, jak wspominałem, do Warazat. No i będziemy dalej oblegać kolejne plemię. No i nasza matka, jak widać, mamy dobre relacje przynajmniej z jednym z mędrców. No i tutaj, tak wspomniałem, kolejny plan to jest oczywiście Warazat. No to idziemy sobie tutaj do Sus. No i mogę mieć tylko nadzieję, że tutaj mi nie przypłynie flota tych panów z północy, czyli tej afrykańskiej. Tutaj widać, Afryka jest okupowana przez królową z Lombardii, więc siły sułtana z Afryki mogą być troszeczkę zajęte. I my, mam nadzieję, uda nam się to wykorzystać. Mogę mieć tylko nadzieję, że tutaj nie dojdzie do tego desantu i udało nam się przejąć Sus.
Kolejny krok to mogłoby być próba przejścia tutaj do tankieru, tylko w tym momencie mielibyśmy dosyć spore problemy z utrzymaniem linii zaopatrzeniowych, dlatego nasza armia w tym momencie mogła być łatwo niestety rozbita, więc będziemy tutaj po prostu sobie siedzieć w tym miejscu i mamy dodatkowych żołnierzy zwołanych, tym razem to są wojownicy głodni chwały i sławy, zwołani przez naszego namiestnika, po prostu to budowanie legendy sprawiło, że znalazło się dużo śmiałków z zagranicy, czy z innych państw, właśnie tutaj od innych, dowiadując się o fakcie, że wojujemy z potężnym Emiratem Afrykańskim. I to jest zła wiadomość, już ta wojna się zakończyła i posiada aż 7 tysięcy żołnierzy właśnie sułtan Hafs II z Afryki. Więc my będziemy musieli tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo uważać. Więc w takim razie ja się wycofam tutaj na nasze tereny. Będziemy chcieli właśnie zgromadzić siły w jednym z naszych prowincji i tutaj mamy armię z Tangieru. Będziemy chcieli w takim razie, póki ta armia będzie się znajdować oddzielnie, będziemy chcieli je pobić. Każde zwycięstwo przybliży nas do pragnionego zwycięstwa. I tutaj mamy złą informację, to jest chyba flota i armia. Niestety ta afrykańska. Więc tutaj będzie dosyć spory problem. Miejmy nadzieję, że uda nam się obronić. Tutaj mamy przeważającą siłę przeciwnika. My będziemy teraz walczyć. My wygrywamy. Na szczęście ta armia Emira z Afryki została pokonana. Czyli mamy zwycięstwo. Udało nam się osiągnąć zwycięstwo. Nasz kapelan, jak widać, chyba niestety zmarł, więc zastąpi go z tej samej świątyni. Mieliśmy tutaj kapłana Gane, teraz będzie Kinkin też z Selegonu i zostanie naszym nowym naczelnym wróżbitą. Oczywiście będzie miał proste zadanie, będzie budował zapał religijny, ponieważ w tym momencie wojujemy z wrogą nam religią, czyli z islamem, który nas zagraża w tym momencie oczywiście naszym afrykańskim ścieżkom, czy naszym afrykańskim wierzeniom. Musimy podjąć kolejną decyzję, to jest to, jak będziemy chcieli wychować naszego kolejnego kuzyna, czy w tym momencie syna naszego siostrzeńca. No i będziemy chcieli wychować go tak naprawdę w ścieżce tego, żeby przede wszystkim był w miarę możliwości zdrowy, silny i był w stanie właśnie pomścić los jego ojca, no i dalej zapewnić dalszą linię naszej rodzinie. To jest będzie bardzo ważna sprawa. Więc tutaj będziemy się gromadzić właśnie w Ifni. No i jesteśmy już tak naprawdę bardzo, bardzo blisko zwycięstwa. I mamy 100% warscora, czyli możemy w końcu zażądać traktatu pokojowego od sułtana Hafsa II z Afryki. Czy udało nam się zwyciężyć mimo przeważających sił wroga w tym konflikcie? I mamy Ifni pod naszą kontrolą. Co to też oznacza, to, że posiadamy prowincję, która jest innego wyznania i to będzie dla nas drobny problem. Będziemy chcieli w takim razie rozpocząć proces nawracania, próby nawracania Ifni już niedługo, jak tylko będziemy mogli za parę miesięcy. Tak, za parę miesięcy dokładnie rozpoczniemy proces, próbę nawrócenia właśnie Ifni. Niestety szansa tego jest bardzo, bardzo mała, mimo dużych umiejętności naszego kapłana z Selegonu. Niestety straciliśmy też wielkiego wezyra, zmarł i nie mamy zbyt nikogo dobrze znającego się, jeśli chodzi o kwestie dyplomacji. Postaramy się znaleźć jakiegoś dobrego namiestnika. Może ktoś tutaj się znajdzie też w umiejętności dyplomacji. Mamy przynajmniej dobrego kandydata na namiestnika. Poszukamy tutaj w takim razie może jeszcze jakąś osobę z wychowaniem czy religijnym, czy z edukacją religijną, raczej w tym momencie powinienem tak bardziej powiedzieć. I niestety, jak widać, większość z nich jest, no niestety, taka sobie. Kusoi zastąpi właśnie Kinkina i będziemy chcieli nawracać, jak wspomniałem, Ifni. Mam nadzieję, że uda nam się uczynić to, co chcieliśmy. Spróbujemy jeszcze znaleźć, może ktoś jeszcze
będzie wystarczająco dobry. Ach, no nic. No niestety nie mamy nikogo godnego, żeby został naszym wezyrem, więc wybierzemy Samsu Keine, który nie jest, delikatnie mówiąc, najwybitniejszy, ale zawsze będzie to ktoś, kto będzie mógł choć troszeczkę pomóc w naszych kwestiach nawracania. Znaczy nie nawracania, tylko dyplomacji. Tutaj musimy, oczywiście nie będziemy na razie się przejmować tymi problemami z zachodzącym słońcem nad Manding, czyli z brakiem deszczu. Będziemy chcieli wydać przede wszystkim punkty prestiżu. Chcemy wydać punkty prestiżu i musimy podjąć decyzję, co chcemy zbudować. To zbuduje sobie przede wszystkim tak zwany practice range. Nasz jest właśnie, widać, że ok. Tutaj chciałem właśnie, zacząłem się martwić, czy on jest czasem innej kultury, bo jego matka była kultury berberyjskiej, ale na szczęście jest wychowany w naszej kulturze, w kulturze Mande. Tutaj zbudujemy sobie Weapon Smitha i tutaj sobie zbudujemy w tym momencie nic, ponieważ nie mam oczywiście gotówki, ale też będę chciał zbudować Weapon Smitha, żeby przede wszystkim poszerzyć limit naszych świty. Będziemy chcieli utrzymywać w miarę możliwości stałą armię. To będzie jeden z kluczy do naszej siły. I możemy tak naprawdę, choć nie, chcę w końcu też stworzyć nasze to królestwo Mali. No do tego potrzebujemy gotówki, której na ten moment nie mamy zbyt dużo, ale miejmy nadzieję, że prędzej czy później trafi w nasze ręce właśnie ta gotówka. Prestiż będziemy w takim razie głównie wydawać na rozbudowę świty. I mamy też oczywiście jeszcze taki drobny problem z brakiem pobożności do ewentualnego zbudowania tego tytułu. Możemy jednocześnie tutaj zaryzykować, czy można nie zaryzykować, tylko tutaj w końcu przejąć prowincję Timbuktu i Ulate. Timbuktu jest naprawdę bardzo bogate. Ja bym z chęcią położył moje ręce na Timbuktu. To jest bardzo bogata, potencjalna prowincja. I mamy problem z rewoltą tutaj w Diafunu, która musimy oczywiście, będziemy musieli uspokoić tą rewoltę. Mamy aż 4000 potencjalnych żołnierzy, którzy chcą nam służyć. Jest to bardzo duża liczba. My będziemy chcieli przede wszystkim też nie bezpośrednio dowodzić armią. Zobaczmy w ogóle, kto jest u nas potencjalnie dowódcami. Mamy 14, 11, 11, 8. Kto tu może dowodzić? Mamy Zakoja. Tutaj ustawiamy Jamę, a tutaj niech będzie Cisse i oni ruszą i rozbiją to oto niecne powstanie. Tutaj będę chciał was rozwiązać za niedługo, jak przejdziemy do kolejnej prowincji. Tych 22 ludzi nie potrzebujemy. I miałem nadzieję, że tutaj dojdzie do szybkiego zwycięstwa pod Diafunu i armia chłopska zostanie rozgromiona, została rozgromiona, możemy rozwiązać armię i problem został zażegnany. No i tutaj mamy oczywiście informację o tym, że rewolta została zakończona. Zobaczmy też, kogo mamy w więźniów. Mamy dwie osoby, możemy zażądać za nie okupu. Nie jest to dużo, ale 10 sztuk złota, czy 10 dukatów, 10 florenów, 10 talentów, cokolwiek, piechotą nie chodzi. I jeden z naszych dowódców też został, dostanie większe umiejętności bojowe. Jest jest obrońcą, czyli będzie lepiej sobie radził w obronie, a też jest jakaś tam korzyść. No i nasza małżonka Lala mówi, że jest urzeczona pięknem i siłą i tą gracją ptaków łowczych i prosi mnie właśnie o takowego. No i w tym momencie się spytamy, czy sęp wystarczy, czy sokół, i w takim razie my zaproponujemy jej sokoła. Miejmy nadzieję, że w końcu obdarzy nas następcą. No niestety w tym wieku to już raczej będzie trudne, ale już nie takie cudy się zdarzały. No i tutaj nasz namiestnik mówi o tym, że chce zaproponować nam świetny pomysł na zbudowanie monumentu. No i w takim razie się zgodzimy. Chcemy doprowadzić do rozbudowy przede wszystkim naszego tutaj statusu, naszego tego państwa, i potem to jakoś wykorzystamy w dalszych krokach. Ty przede wszystkim z kim wojujesz?
Atakujesz emira Musę z emiratu konstantyńskiego. I ten emirat konstantyński jest... Ty, ach, ty jesteś chrześcijanin. A, ty jesteś katolicki. Czyli Afryka niestety widać, że będzie się coraz bardziej tutaj konsolidować. I to jest dla mnie duże zagrożenie. To będą kolejne ziemie, które będzie mógł wykorzystać właśnie ten sułtan Hafs II... Czy może powinienem raczej powiedzieć Hubs drugi, bo zaraz tutaj zrobi takie Hubs na te ziemie konstantyńskie. Przynajmniej tutaj, póki jest ta Lombardia, jest duża szansa, że katolicy będą mieli tutaj, osiągnął jakiś taki punkt, z którego będą mogli dalej ruszać, ewentualnie na południe. No i tak jak powiedziałem, tak też stało się i tutaj mamy do czynienia z tym efektem Hubs. No nic, tak czy jak będziemy chcieli przecież ruszyć tutaj potem na Dre i podbić. I widać, jednak tańce i wszelkie nasze moduły zostały wysłuchane i do Tugu cieszy się błogosławionymi deszczami. No i teraz pytanie, czy chcemy przypisać to zasługę naszemu racjonalnemu podejściu, czyli na przykład właśnie racjonowaniu żywności, przygotowaniu się na ewentualnie tak zwane suche lata, czy stwórcy. My będziemy chcieli chyba przypisać to mimo wszystko naszej umiejętności właśnie racjonalnego podejścia. Nie mamy tutaj cechy właśnie bardzo pobożnej osoby. Nasze nauczanie też jest dosyć niskie. No więc tak, a nie inaczej. No i tutaj niestety doszło do bójki między naszymi dowódcami, ale tym się nie będziemy aż tak dużo przejmować. Wszak są wojownikami, więc to może się zdarzać wśród nich, czy zdarzyć, tak może powinienem powiedzieć, prędzej. Dobrze, mamy trochę prestiżu, ten prestiż możemy ponownie na coś wydać. Tutaj moglibyśmy rozwinąć pola. No właśnie, co możemy rozwinąć? Możemy rozwinąć tutaj, przede wszystkim rozwiniemy sobie w Kiri też tego wytwórcę broni. I w Bambuk będziemy chcieli zbudować... No i tutaj się okazuje, że ta statua została zbudowana przez Fadazu. Okazała się po prostu większą wersją Fadazu, tylko nawet jeszcze lepiej wyglądającą, czyli taka idealizacja. Widać, że właśnie ta cecha dumny o tym zadecydowała. No, nie będziemy akurat kazać mu tego burzyć, ponieważ to byłoby marnotrawstwo po prostu surowców czy tego wysiłku włożonego, więc niech ta statua tam zostanie i niech namiestnik zostanie zapamiętany jako ten, który zbudował właśnie ten pomnik. Wszyscy potem będą się pewnie w przyszłości zastanawiać, dlaczego ten pomnik tam powstał, skoro nie ma wzmianki o takowym władcy. Czyżby to był jakiś zaginiony władca, czy może na przykład była sytuacja taka, że na przykład próbował wprowadzić, nie wiem, inną religię i potem został zapomniany poza tym pomnikiem, który jakoś się uchował. Ciekawe, jak właśnie w tym momencie przyszłe pokolenie by myślało o takim pomniku postawionym właśnie sobie przez namiestnika. Dobra, tutaj mamy, no niestety rządzenie nas delikatnie mówiąc stresuje, ciągle właśnie takie problemy z użeraniem się z takimi dumnymi siebie i pewnymi siebie naszymi właśnie namiestnikami. No niestety trochę nas to pewnie nie działa kojąco na nasze nerwy. No i niestety mamy też informację, że ktoś stara się zabić i myśli o zabiciu naszej drogiej małżonki, więc to jest oczywiście niepokojące. Możemy wysłać naszą małżonkę do, żeby się ukryła, ale też nie chcemy tak naprawdę tutaj ani dać podejrzeń naszym wrogom, że wiemy o ich planie. Po pierwsze, po drugie, nie będziemy też pokazywać przed naszym ludem, że się boimy. W tym momencie musimy, nie mamy zbyt dużej rodziny, mamy tylko jednego następcę, jednego członka rodziny, więc musimy też pokazać w tym momencie tak naprawdę, że jesteśmy godni zaufania naszego ludu, nie boimy się i ludu, i lud też nie powinien się nas obawiać i powinniśmy wspólnie dążyć do lepszego jutra dla nas wszystkich. Dobra, teraz będziemy myśleć, tak, ty masz 7000 żołnierzy, my możemy mieć potencjalnie 5500, możemy teraz powołać większą świtę i tak też zrobimy, mamy dosyć dużo limitu wolnego.
To ja będę chciał rozbudować przede wszystkim o dwie kolejne typy świt. Będę chciał mieć przede wszystkim więcej ciężkiej piechoty i troszeczkę lekkiej kawalerii. Będzie to jakby, będziemy inwestować głównie w tą siłę łuczników, będziemy mieli dosyć dużo. No i mamy teraz podejrzenie, nasza małżonka zaszła w ciążę, ale czy my byliśmy wtedy, nie było nas w tym momencie, kiedy doszło do poczęcia, czy to nasza małżonka jednak, jak to się często leciła, czy nie, to się nie dowiemy. No i tutaj mam informację, że Kanem nawróciło się na islam, przyjęło sunnizm. I to jest też troszeczkę niepokojące. I widzę też z bardzo złą wiadomość. Apasydzi ruszają tutaj na zachód, zaczynają wkraczać na ten teren, więc będziemy musieli prędzej czy później pomyśleć o kolejnych krokach. No i tutaj oczywiście nie będziemy podejmować za naszą małżonkę, nie będziemy podejmować decyzji. Tutaj możemy teoretycznie się dowiedzieć, i tutaj ona chce dostać Kiri. Kiri jest nawet dosyć, może nie jest super bogate, ale to też jest nasza jedna z ziem naszych tych należących do naszego księstwa, więc raczej nie będziemy chcieli przekazać czy oddać naszego rdzennego terenu. Tutaj nasza małżonka ma już zachcianki, oczywiście przygotujemy jej głowę zająca, jak tak sobie życzy. I będziemy musieli właśnie pomyśleć, co będziemy robić dalej. Musimy w takim razie przyspieszyć tak naprawdę nasze kolejne kroki, jeśli chodzi tutaj o naszą rozbudowę, czy nasze dalsze podboje. Mamy mało niestety prestiżu, wydałem to na rozbudowę świty. Tutaj weźmiemy też książkę o... No i zostaliśmy między innymi poetą. Być może ta poezja i Wadaj też nawróciło się na islam. To jest coraz gorsza dla nas wiadomość. No nic, będziemy musieli w takim razie pewnie myśleć o jakichś kolejnych krokach. Mogę mieć tylko nadzieję, że uda nam się nawrócić właśnie Ifni prędzej czy później. I będziemy musieli pomyśleć o dalszych krokach tutaj, jeśli chodzi o uderzenie. Chciałbym właśnie przejąć właśnie tę ziemię, tutaj potem Songhai i no jakoś będziemy musieli właśnie pomyśleć dokładnie, jak tutaj to wszystko załatwimy. Tak czy to byłoby na tyle z tego 5 odcinka. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Co mogę powiedzieć poza tym? Dzięki, trzymajcie się i zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!